pokaż, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na Pucharze Ekspedycji. Jest Tomek z Michałem w swoim czarnym rumaku. Jest pilot. Kuba. Tak, jestem. Jest Robert. Karolina jest na drutozlocie. Nie będę wam zdradzał, co to jest. Jest Hound. Mam nadzieję, że wrócimy w jednym kawałku. Wczoraj mnie Trasek mocno przestraszył. Jak nie dojadę, to widzimy się we wtorek. Chciałem tylko zaznaczyć, bo nigdzie później to nie jest wspomniane, że to nasz pierwszy rajd. Naszym poprzednim doświadczeniem z offroadem było tak naprawdę Jeep Academy, które nie równa się z tym, co tutaj nas czekało. Najpierw czekała nas odprawa. Expedition ma dwa objazdy. Objazdy są tak narysowane, że wjeżdżamy na przykład do wsi Smarzyno i jest napisane, że zawróć w tym miejscu i twoja następna kratka będzie taka, to a taka. To oznacza, że trasa jest jakąś tam pętlą, taką trudniejszą i ona wraca tym samym miejscem koło was, prawda? Żeby uniknąć sytuacji z wiosny, proponuję sobie rozplanować, nie że wszyscy rano i wszyscy wieczorem, bo może ktoś nie zaliczy tego odcinka, bo o 20 definitywnie zamykamy. Jesteśmy gotowi do akcji. Jakbyście nie poznawali. Jakby trzeba było zdjąć drzwi, to jesteśmy gotowi, tak? Tak jest. W końcu ruszyliśmy na trasę. Jechaliśmy za Tomkiem, który nie żałował gazu i przez dużą część drogi nic nie widzieliśmy. Ale i tak było fajnie. Kuba prowadził nas z roadbooka i szukaliśmy punktów foto, literek i zaliczaliśmy pieczątki. Jesteśmy na trasie. Kuba prowadzi. Lecimy z roadbookiem. No, super ekstra. Przed nami Tomek, kurzy. Na razie jest bardzo leciutko, no ale jest przyjemnie. Już jest jakiś offroad, już trochę skaczemy. Także super, oby tak dalej. 80 metrów, delikatnie w lewo, czyli to jest tu pod górkę. Tak? Tu, 80 metrów, tu dokładnie. Dobra, jesteśmy przy pierwszej literce. Nie, piąta. Ale pierwszą, którą znaleźliśmy. 16 punkt. Litera jest napisana na słupie tutaj. Dobrze. Nie wiem, czy widać, tam jest A. Pieczątek szukaliśmy w różnych miejscach. W lasach, na polach i na cmentarzach. Ale największa zabawa czekała nas dopiero przy pieczątkach. Próba numer 2. Dwa to jest? Tak pisze tu. Próba numer 2. Na górę wjeżdżamy. Na szczyt. Stop! No właśnie, byliśmy takimi żółtodziobami, którzy do tego nie przeczytali instrukcji, że nie wiedzieliśmy, że te niebieskie worki to były właśnie pieczątki. Co on robi? Gdzie jest ta pieczątka? Tu w prawo właśnie trzeba zjechać, ale nie wiem, gdzie jest ta pieczątka. Tam była taka... niebieska szmatka, to idę zobaczyć, co tam. Poczekaj. I co? Dokładnie tam jest ta pieczątka. Dwa. Czekaj. Prowadź mnie z tyłu. Wracamy po pieczątkę, bo żeśmy ją minęli. Wszystko dobrze? Iha! Yeah! Pierwsza pieczątka! Już. Jest! Uhu! I do góry z powrotem. Nachylenie. Tomek przegapił pierwszą pieczątkę, ale do drugiej przyjechał o wiele szybciej. To chyba to wstrękło tak, wiesz? Chyba coś tak wstrękło. No nic, takie rzeczy zdarzają się na rajdach, ale sprawiło to, że ja zacząłem bardziej uważać.
prześwit, spoko. Dobra. Jeszcze do mnie. Jeszcze. Poczekaj, może już starczy. Jest, na luzie. Proszę bardzo, 31, jest. Ekstra. Teraz będziemy się cofali. I gładziutko wchodzisz. I prosto. Mamy. To jest jedna, tu jest. Tak, tu jest. Nie, to jest śmieć. Prosto! Na filmie nie widać tego, ale było tu dość stromo i baliśmy się, że wjeżdżając zbytnio od prawej strony zaliczymy rolkę. No, jeszcze trochę. Pięknie. Jeszcze. No tak, no. Ale... Już. Prosto trzymaj te koła. Podziwiam Tomka za to, że nawet popsute sprzęgiełko nie odebrało mu chęci do zabawy. W lewo bardziej! W lewo! Do ciebie! Do ciebie, Robert! Dobrze! W lewo, dobrze, w prawo jeszcze troszkę. Jest ok. Stop! Trzymaj! Bo się boję! Trzymaj, bo ja tutaj nie mam. Nie! Tam było drzewo. Po prawej miałeś drzewo. O, mało czy na nie nie wjechałeś. Prosto koła, lewo! W tą stronę koła. W moją. Okej. Okay. Tomek zbliża się do wymarzonej pieczątki. Dawaj! Dobrze! Ekstra! I się tu zmieszczę? Okno otwieraj! Dobra, stop! Na trzech kołach na pewno nie! Uwaga! Z tyłu drzewko! Dobrze! Dobra! Stop! No co? Ty tutaj po prostu wjedziesz. No właśnie się zastanawiam. Tomek! Ostatecznie zdecydowałem, że tą przeszkodę sobie odpuszczę, ale z perspektywy czasu bardzo tego żałuję. Po wyjechaniu z lasu trafiliśmy do piaskowni, gdzie czekały na nas kolejne pieczątki. Muszę przyznać, że dzięki Jeep Academy pokonywanie czegoś takiego to pestka. Tymczasem Tomek zapomniał zapiąć napęd na 4 i niestety się zakopał, dlatego musieliśmy ruszyć mu z pomocą. Lekkie pociągnięcie i Tomek uratowany z opresji. I w końcu mogliśmy wrócić do zdobywania pieczątek. Jest piecząteczka. Jeszcze do przodu. Jeszcze. Dobra, już złapię tam. No uważaj, żebyś mi tą maczetą zaraz nie wykarczował samochodu. Kolejnym wyzwaniem okazał się być las z bardzo wąskimi przejazdami. Tutaj, Robert. Prosto. Dobrze jest. Dobrze. Jeszcze. Do mnie teraz. Dobrze. Jeszcze. Do tyłu prosto.
Jedziemy! Prosto! Do mnie! Uwaga na ten konar u góry. Jedziesz, jedziesz. Wszystko ładnie. Co się odchylasz? Bronisz ty, ale tamto. Tamto to... Ty co, wystajesz z ziemi? No dobra, przejadę. Posmyrasz. Pan tu pieczątki przybija? Dawaj, klikaj. Nie ma pieczątki, to może nie jesteśmy w tym miejscu, co myślisz? Jest! Ja ale tutaj. Jest! Chyba pięknie. Czekaj, czekaj. Poczekaj, poczekaj, bo ty mam drzewo. Sięgniesz tam? Sięg. Co robisz? Gdyby powiedzieli, a coś tam zostawiłem. Jest. Wróciliśmy na les, już po całej przejechanej trasie. Miejscami było wąsko, miejscami było trudno, ale daliśmy radę. Teraz odcinek specjalny, czyli odcinek na czas. Plan. Tak, OSA. Specjalnego. OSA. Tomek pojechał jako pierwszy. Niestety mamy tylko dwa urywki z jego przejazdu, ale na pewno był ogień, bo Tomek przejechał cały odcinek w 6 minut 26 sekund i 75 setnych, co było drugim czasem w kategorii Expedition bez wyciągarki. Zobaczcie, jak wraca na pełnej petardzie. O! No uwaga. I nasza kolej. Przejazd w lekkim skrócie. Głośno. No. Jedziemy! Brawo! Tak jest. O, dobrze. Ja chyba ja sobie robisz. A góra, dół. Góra, dół. Uju. Ale nie, no. Jedziemy, 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 jedziemy. Tak jest. Nie, to będzie 10, prawo. 10 minut, prawo. Tak, tam taśmy są. Zaraz będzie w lewo. Tu w lewo. Tak jest. Jedziesz prosto i w prawo tam przed tasiemką. Prawo? W prawo, tak jest. Tu. Zaraz w lewo tam. Jedziemy na tasiemkę i w lewo. W lewo. Przed tasiemką w prawo. Tak jest, w prawo. Jedziesz tam prosto. Tam jedziemy w lewo. Będzie nawrotka w prawo. W prawo? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jedź tam, tam jedziemy. Czekaj, zaczepiło mi się. Dobra. Pamiętam jeszcze ten, coś jest całe. To już jest. Jestem. Ale mówisz, że idzie do naprawy. Ja. No jedzie na zmianę zawieszenia, nie na wymianę wszystkich części. I górki. O. I koniec. Raz, dwa, roller coaster. Końcówka na pełnej p***ie, ten zakręt w lewo. Żeby nie było, nie? Tak, żeby nie było, że jakieś p***y jadą. Dawaj, dawaj to, dawaj go. Dawaj. I teraz na pełnej na pełnej. I żeby ich ochlapać tym błotem. Gaz! I wypadasz. Poszło. Osiem dwadzieścia. Dobra. Ile tam wyszło? 8.04. O, no. Nieźle. Poniżej 10 jest. Jest dobrze. Przeżyliśmy i dojechaliśmy. Na pewno nie wygraliśmy, ale była super zabawa i
myślę, że trzeba to powtórzyć. To? Jeszcze czekamy na ogłoszenie wyników i wtedy zobaczymy, co będziemy robić dalej. A czekając na wyniki, mogliśmy robić sobie kiełbaski i popijać gorącą herbatę. W końcu nastała chwila, na którą wszyscy czekali. Podane 19 miejsce, Tadeusz Kobiela, Dawid Kobiela. I potem wróciliśmy do domu. Także pierwsze koty za płoty, mamy pierwszy rajd za nami, zdobyliśmy nowe doświadczenie, także na pewno zobaczymy się na kolejnych ekspedycjach. Nara!